Cześć dziewczyny, tutaj Ema. Dzisiaj chcę Wam pokazać happy maila, którego dostałam od Małgosi Kołodziejczyk razem z albumikiem na trzecią wymiankę, ale podzielę to wideo na dwa. W jednym pokażę albumik, a w drugim pokażę happy mail. Patrzcie, jaki ładny papier dał. Stokrotka, jestem eko. Bardzo mi się podoba. Ja już to trochę otworzyłam. Do środka jeszcze nie zaglądałam, zaraz zajrzymy razem, dlatego nie wiem, co będzie pierwsze. O, wow. Pierwszy będzie happy mail. Jaka piękna tapeta. Ale śliczna. Czekajcie, to wyciągnę, tak? Ale fajną ma fakturę taką. Patrzcie, jaki ma ładny wzór. I się świeci też. Co tu jeszcze mamy? Serwetki. Piękne takie wytłoczone. Super. Superaśne. Ha, jeszcze więcej. I jak one się nazywają? Dolis. No, serweteczki, nie? Tu ich jest kilka. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, że ostrość jest. Teraz widać lepiej, nie? Muszę chyba tą tapetę wyciągnąć, bo ostrości wtedy nie mam. A to są serwetki z bardzo ładnego papieru. Wycięte. Gosiu, sama je wycinałaś? Masz taki wykrojnik? Ale piękne. Patrzcie. Super. Lemoncraft. Papiery z Lemoncrafta. Everyday Spring. Cały bloczek, Gosiu, ty czy ty zwariowałaś? I dwustronne na dodatek. Patrzcie. Nie, to tylko ta okładka była dwustronna. Ach ja, Lemoncraft tak robi, nie? Ale są piękne te kwiaty. Macie ostrość? Czekajcie chwilę. Teraz chyba lepiej widać, nie? Musiałam obiektyw przeczyścić. To jeszcze raz lecimy. Tak, teraz ładnie widać ostrość. To tak jest, jak się komórkę w spodniach w kieszeni nosi, to potem nie ma ostrości, bo obiektyw jest zabrudzony. O, jakie fajne. Piękne. Ale super. Czad. Te są śliczne, Gosiu. I jeszcze jedno. I jeszcze w zielony. Super. Jeszcze jedne deski. Uwielbiam deski, jak wszystkie właściwie. Wszystkie chyba lubię. I te kwiatki, a naprawdę z Lemoncraftu są prześliczne te papiery. Ty mi cały bloczek wsadziłaś, dziewczyno. Zwariowałaś. Teraz akurat patrzę, czy to ten sam. Nie. To jest jakaś inna seria chyba. Patrzcie, jaki tu jest ładny. Bardzo ładny wzór ma. Prześliczny. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu. Teraz Wam pokażę. Tu jest na pewno ten albumik. Ten jest grubas. O God. Ale to odłożę na bok, nie? To, na to zrobimy, nakręcę normalnie. Osobny film. Co mamy tutaj? Tekturki, Gosiu! Bo pierwsze tekturki, jeszcze tekturek nie miałam. Ale śliczny. Ale patrzcie, jaki fajny ptaszek. Ptaszek, jak to się nazywa? No, na ubrania jak się szyje, nie? Ale te są ładne. Ty mi tu nawkładałaś, dziewczyno. Piękne są. Prześliczne. Jaka to jest firma? Widzicie to? Snip Art. Pracownia artystyczna. Pięknie.
Tu mamy przepiękne organza, ta materiał, nie? Czy wstążki? Wstążki to jest taki wand. Biały i zielony. A to jest już szersze znowu. Bardzo ładny zielony kolor. Do tych papierów świetnie pasować będzie. Prześliczny. Tu mamy coś ładnie zawiązanego. A, sznureczki i kokardki. Wow. Ty tu tego nawsadzałaś. Jaki piękny. No, zielony, różowy. Wszystko tak pod jeden kolor. Piękny zrobiłeś. To jest taki, no porównajcie to z różowym, nie? Taki pomarańczowo-różowy. Ja Was też przepraszam za światło, ale już jest późno. To jest taki, no fizysz, jak się nazywa fizysz? Widzicie, jak jest fizysz? Napiszę Wam. Co ty nowe kupowałaś? Nie, ty tak zapakowałaś. Ja lubię, uwielbiam takie kratki. To jest typowo na święta teraz. Na Boże Narodzenie. To jest dla mnie zima i święta. Tutaj w kropki. Przepiękne. Trochę przesunąć do mnie, bo mi rąk brakuje, mam za krótkie. Ty, ale ta paczka jeszcze taka pełna, Gosiu. No tak, byśmy się umówili na kopertę, nie? Sznureczek śliczny. Widzicie? I jeszcze jeden taki sam, ale w innym kolorze. A tu mamy taki zwykły sznurek. Piękny. Bardzo ładny. Tu mamy blink. Blink, blink. Widzisz, Gosiu, ja zapomniałam Ci tego zapakować. Też mam takie kamyczki. Zapomniałam Ci zapakować. Jakie ładne koraliki. I guziki. Kwiatuchy. Serducha. Patrzcie, jakie ładne. One są materiałem odłożone. Jakie piękne. To są śliczności. No, nie uciekaj mi tu. Koraliki. No, zbieram. We wszystkich kolorach. Mniejsze, większe. Seletnowe, żółte, białe. Perełki też. Patrzcie. A te są śliczne. Takie malusieńkie. To są? To też je można nawlec. I co mi się jeszcze? Widzicie to? Mam nadzieję, że Wam pokazuję, bo ja nie mogę na dół patrzeć zamiast do góry i nie wiem, czy widzicie. Ale te są też czadowe. Te są śliczne. Patrz, jakie ładne serduszka. Niebieski, żółty, różowy, zielony też. Ten zielony jest inny, to jest przeźroczysty, tak samo jak ten różowy. No, tu, ten zielony i ten różowy są przeźroczyste. Przepiękne. Teraz muszę zwracać uwagę na to, gdzie kładę. Tak, tu, żebyście widziały. Super. I tutaj te malutkie. Jasno-różowe, takie bladziutkie, różowe i fioletowe. Tu jest lepsze światło, tak.
prześliczny. Tu mam jeszcze taki guzior. No, bo mi ucieknie tutaj. To jest też guzik czy perełk? Nie, perełka to jest. Tak, to jest perła. Widzicie, tutaj się jest dziurka. Ok, teraz nie będę wkładać, żeby czasu nie tracić. Tu mamy znowu wycinaneczki. One są sfalowane, nie z wykronika, tylko z dziurkacza, nie? Ale piękne. Ty mówiłaś, że ty nie dasz nic na święta? Popatrz, jakie piękne aniołki. I z takiej falistej. Ten papier jest, wygląda jak falisty, ale to jest tylko taki wzór. Piękny jest. Tak się mieni. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ja spróbuję później jeszcze zdjęć kilka porobić. Bo wtedy jest ładniejsze światło. Patrzcie, ile aniołków dostałam. Prześliczne. Gosia mi powiedziała, że ona mi nic na święta nie wysłała. A nie, a gdzie tam? Całą torebkę aniołków i to nie jest nic na święta. Następny woreczek. Tu mamy blink blink. No, patrzcie. Patrzcie, jakie piękne. Aha. Czasy punkowe znowu przyszły. Ale kras. Te są fajne. Takich jeszcze nie widziałam. Tak jak Madonna miała na koncercie. Te są też śliczne. Poczekajcie. Który to woreczek tu był? Czekajcie, tak to przełożę. Te są też prześliczne, lubię takie bardzo. Te znam. Bardzo. Też lubię takie taśmy. Bardzo ładnie można przyklejać na kartki albo do albumów. Albo też pojedynczo. Zielona. Tu są bardzo ładne, drobniutkie cyrkonie. Zobaczę, żebyście światło miały. I różowe. I takie ekru. Piękne perły, półperełki. Malutkie różowe. Turkusikowe. Fioletowe. A to są kamienie szlachetne. Takie szaro. One się mienią tak. Tu jest lepsze światło, nie? Tu lepiej chyba widzieć. I tu jeszcze pół perełeczki. Prześliczne, Gosiu. Ja przepraszam bardzo was naprawdę za to światło, ale nie mogłam się już doczekać. Nie mogłam się doczekać. Zaraz będę musiała coś zrobić z tym albumem, żeby go inaczej nagrać. A, to jest fajne. To można tak pod spód dać. Pod serwetkę, nie? Jak to się nazywa? Ja tego nie mam jeszcze. To ma specjalną nazwę, ale ja nie wiem jaką. Ja bym to trawka nazwała. Piękne. I tu mamy jeszcze też blink blink, ale kwiatuszki. I ładnie tu nablinkowałaś. Teraz mam zapas, że nie wiem, serduszka, gwiazdki, kwiatuszki we wszystkich wielkościach. O, a tu są takie małe nutki. Widzicie tą nutkę? Ale klasy. Przepiękne. Ja chyba z albumem zaraz przeniosę się gdzie indziej, żeby było lepsze światło. A tu mamy też gwiazdeczki przepiękne. Tu są też te nutki do szekera. Widzicie? Ale śliczne. I tu mamy, one są do szekera, czy? Tak, one są sztywniejsze, to są do szekera, to nie są z dziurkacza. Piękne, takie plastikowe.
Tu jest światło. Gdzie jest światło? Światło. Tu lepiej widać. Że jest, kochany, już koło 6 już jest. Mi się już ciemno tu robi. Bardzo was, bardzo mi przykro. O, patrzcie, jakie fajne. Martha Stewart. To jest piękna kamea. Kamea, serducho i ramka. Taki nie mam. Prześliczny. Kosia, chyba zrobię, złożę zamówienie u ciebie na jeszcze kilka. Bardzo. To jest Martha Stewart czy Fimo? Bardzo ładne są, ale bardzo. Znaczy, po wadze to bym powiedziała, że to jest Fimo, ale takie ładnie, drobniutkie, takie jest ładny odbitka, żebym powiedziała znowu, że to jest Martha Stewart. Masa. A, i to jeszcze mi się przemieściło. Widzicie to? Piękne. Tu są. To są chineski. W przepięknych kolorach. Ja chyba widziałam u ciebie już je. Ja już je gdzieś widziałam. Przepiękne, ale co mi się najbardziej podoba, to jest to. Ja jeszcze, wierzcie mi, ja jeszcze nie mam żadnych narożników ani żadnych metalowych elementów. Za to się jeszcze muszę zabrać. Z której to jest strony? Z tej strony. Tutaj to bym właściwie kamyczek wrzucił. Ach. Tutaj to bym właściwie kamyczek mogła wrzucić, ale to jest prawa strona, nie? Przepiękne. I nity. Ćwieki i nity. Te nity z, tą, z tymi szerokimi, z tym szerokim brzegiem. Piękne. A to jest ćwiek. Tu są ćwieki. Śliczne. We wszystkich kolorach. Patrzcie. Przepiękne. Dziękuję ci bardzo, Gosiu. Dzięki, 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 dzięki. O, God. Jeszcze nie wszystko. Patrzcie, jakie ładne. O, jak ładnie ze wstążeczką. Jak ślicznie ze wstążeczką. To są chyba takie wycinanki teraz. Z pianki, nie? Tak. One są samoprzylepne? Tak. Można tak przykleić. Biedronka, serducha, kwiatki, pszczółka śliczna. Pszczółka śliczna. Krzyczcie na mnie, jak się chowam. A to jest, to nie jest pianka, to jest filc taki twardy. Jaki słodki ten. I ta sówka jaka piękna. Blink, blink. I tu mamy motyla, żabkę, delfinek, motylek, ważka, kwiatuszki. Pokaż, jaki masz kolor. Też czerwony. Jaka fajna gąsienica. Stonoga. I jeszcze jedna. Śliczne. Gdzie takie coś kupiłaś? Smajliki też dostałam. To są naklejki, nie? Chyba ona? Tak. Albo nie? Muszę to później obczaić. Przepiękne pióreczka. I tu mamy teraz jeszcze jedną torebkę. Najpiękniejsze. Następna, Gosia, z kwiatuchami. Patrzcie, ręcznie robione kwiaty. Patrzcie, jakie fajne. Te są śliczne. I tak dużo. Widzicie je wszystkie? Niebieski. Róża z różą w środku. To tyle widać, nie? Muszę odłożyć. Słoneczniki. Prześliczne.
mniejsze i większe. Nie, stokrotki to. To są stokrotki czy słodeczniki? Dziewczyny, wstyd mi. Ale piękne. W każdym razie piękne kwiatki. Ja się tak nie znam na kwiatkach. Ja lubię kwiaty, ale ja ich nazw nie pamiętam. To jest tak, starość, nie radość, nie? Ja już sklerozy mam po prostu. To jest tak jak z imionami. Ja poznaję, wiem, że znam, ale nie wiem, jak się nazywa. A to Wam muszę osobno pokazać. Patrzcie, otwarta i zamknięta różyczka. Patrzcie, jakie piękne. I tu jeszcze mamy, no, nie uciekaj. Jeszcze taką. Patrzcie, jakie piękne. Ja Ci chyba tyle, już zapomniałam, co ja Tobie wsadziłam, ale Tobie chyba nie dam takich ręcznie zrobionych rzeczy. Przepiękne. Tutaj mamy, o, jakie śliczne tagi. No, wychodźcie. Już mi jest obojętnie, ja już podrę tą folię, mi jest obojętnie, ja chcę to zobaczyć. Kółeczka, bardzo ładne, dusz większy i wszystko z papieru, z tyczowego papieru. Patrzcie, jaki piękny. Ale super. Co to jest za kolekcja? Skąd Ty masz te takie? One są naprawdę śliczne. Te sama też wycinałaś chyba, nie? Bo są z dwustronnego papieru. This is your life and it's something one moment at a time. Super. Destination. Przepiękne. I tutaj takie karty. Też vintage. Uj, jakie fajne, patrzcie. Te miny. Ta ma jaką minę. Ale cudeńka. Dziękuję Ci, Gosiu, tak ślicznie. I tutaj mamy jeszcze jedną kopertę. Patrzcie, jaka ładna. I teraz zobaczmy, co z listą, nie? Tak, patrzcie, jaki długi. Taki długi list do mnie napisała Gosia. Ten liścik przeczytam sobie już sama. To będę w tej chwili teraz sprzątam. I zaczynam nakręcać drugi filmik z tym przepięknym albumikiem, z tym grubaskiem. Już się nie mogę doczekać. Azo, na razie i do zobaczenia.